na wakacjach w ciepłych krajach all inclusive bardzo szybko na pożywkach węglowodanowo-białkowych bardzo szybko wzrastają bakterie. I te, które byłyby tolerowane przez Turków, Egipcjan czy ludzi mieszkających tam na stałe, dla nas, Europejczyków, nieprzyzwyczajonych do takiej flory bakteryjnej, rzeczywiście mogą, dla nas może to dać objawy choroby, przede wszystkim takiej biegunki. Myślę, że trzeba zachować zdrowy rozsądek, tak? Czyli staramy się jeść rzeczy świeże, staramy się jeść rzeczy myte. Oczywiście, że my tak do końca nie wiemy, czy tam w hotelu to jest dobrze umyte, ale jeżeli będziemy przestrzegać takich zasad podstawowej higieny, staramy się pić butelkowane, otwierane przy nas wody, nie pijemy wody z kranu oczywiście, to wydaje się, że powinniśmy przy takim zwykłym jedzeniu, dobrze ugotowanym i upieczonym, nie mieć problemów żołądkowo-jelitowych. Często te problemy wynikają też z czego innego, czyli nagle połączenia wielości składników. My tak zróżnicowanego jedzenia w domu nie jemy, tak? Bo nawet nie mamy czasu. Czyli generalnie przygotowujemy sobie obiad, kolację, ale nie różnicujemy tak bardzo. Więc nagle, jeżeli tam zjemy produktów, wariacje, na przykład około 20, do tego dodamy arbuzy, do tego inne owoce i jeszcze trochę zapijemy alkoholem, więc potas spadnie oraz magnez, to rzeczywiście może dojść do biegunek, ale niekoniecznie z powodów bakteryjnych. Często Polacy pracują na 2-3 etaty, świątek, piątek i niedziela i pragną tego odpoczynku. Zresztą dla zdrowia jest to rzeczywiście niezbędne, żeby ten odpoczynek był. Wyjeżdżamy na upragnione wakacje, zresztą oszczędzamy na nie prawie cały rok i wyjeżdżamy na nie i no i człowiek chce się poczuć trochę jak pan świata, prawda? Rzeczywiście jest to taki moment, który bywa potencjalnie niebezpieczny. Niebezpieczny jest dla tych osób, które bardzo długo się oczywiście przygotowują do tego wyjazdu, w związku z tym przechodzą na dietę, żeby wejść w bikini, no albo w kąpielówkach się porządnie też pokazać. Ćwiczą bardzo ładnie przez cały rok, często z trenerami personalnymi. Czyli to wszystko naprawdę ma ręce i nogi. I przyjeżdżamy na te wakacje i nagle widzimy obfitość wszystkiego. Otwiera się ogród jedzenia i rzeczywiście bardzo wygłodzony organizm chce po prostu się czasami na to jedzenie rzucić. Warto by było przestrzegać pewnych reguł. Warto wykorzystać ten moment, żeby poznać nowe aktywności, żeby zacząć się ruszać, tak? Żeby zdobyć nowe umiejętności, strzelanie z łuku, nurkowanie, bo to pozwoli nam zdobyć pewną dawkę endorfin, którą też potrzebujemy i taki relaks aktywny. Jeżeli myślimy o relaksie, to nie da się ukryć, że w Polsce również nie będziemy się oszukiwać, myślimy o alkoholu. Warto pamiętać, że alkohol, szczególnie w bardzo wysokiej temperaturze, on po pierwsze jest szybko wchłanialny i daje bardzo szybko temu wygłodzonemu dietami przed wyjazdem organizmowi daje w kość natychmiast. 1 gram alkoholu to jest 7 kilokalorii. 1 gram, czyli 100 ml, 100 gramów, to już jest 700 kalorii i dopiero to pobudza apetyt. Oczywiście też taka wchłanialność jest bardzo szybka, szczególnie w takim oczyszczonym, wydietowanym organizmie, więc jak gdyby bardzo, bardzo szybko to wchłaniamy. Starać się wziąć alkohole takie, które są bardziej niskokaloryczne. Pomyślmy o tym, żeby wypić po prostu czerwone wino, ale pół na pół z wodą. Owoce, które chcielibyśmy również spożyć, pamiętajmy, że mają bardzo dużo cukru, również fruktozy. Fruktoza ostatnio ma coraz gorszą prasę, trzeba przyznać ogólnie w popularno-naukowych i w naukowych opracowaniach. W związku z tym starajmy się troszeczkę zmniejszyć ilość fruktozy na rzecz spożywania dużej ilości błonnika w postaci warzyw pomiędzy posiłkami. Każdy posiłek proponuje, żeby to było hasło jeden posiłek, jeden talerz. To przynajmniej nas ograniczy troszeczkę w ilości. Talerz na pół przedzielamy. Pół to warzywa, a reszta, no powiedzmy, że to co chcemy. Warto zjeść na śniadania to, co będzie długo nas trzymało, czyli jajka, omlety, omlety z dodatkami, ewentualnie jogurt, jogurt z musli z owocami. Starajmy się unikać białego pieczywa, bo po prostu nie warto go jeść, bo szkoda kalorii.